Zachęta jest Galerią Sztuki Współczesnej. O tyle różniącą się od muzeów, że w przypadku Galerii Sztuki Współczesnej nie mamy stałej wystawy, stałej ekspozycji, ale wystawy czasowe. Od kilku lat działa w Zachęcie program Zachęta dla Nauczycieli. Konsultujemy z nauczycielami przedmiotów humanistycznych i przedmiotów artystycznych nasz program, nasze propozycje zajęć dla szkół. Szkolenia dla nauczycieli organizujemy w oparciu o aktualnie prezentowane wystawy. Prace z kolekcji Zachęty są też publikowane na otwartych licencjach, w związku z czym można z nich swobodnie korzystać również w szkole. W całym tym programie współpracujemy z nauczycielami. Oni są często autorami naszych publikacji, materiałów edukacyjnych. Czasami prowadzą zajęcia w ramach szkoleń, a przede wszystkim mogą też inicjować różnego rodzaju projekty. Bardzo nam zależy na tym, żeby nauczyciele współpracowali z nami dłużej. Nie tylko przyprowadzając grupę jednorazowo do Zachęty na zajęcia, ale żeby to były takie spotkania, dzięki którym będziemy mogli się lepiej poznać i coś wspólnie razem stworzyć. Takim właśnie projektem całorocznym jest projekt Muzyczne Obrazy. Projekt, którego inicjatorką była Dagna Sadkowska, skrzypaczka, ale jednocześnie nauczycielka muzyki w tej właśnie szkole. Zgłosiła się do nas taką propozycją, żeby zajęcia muzyki dla uczniów tej szkoły odbywały się u nas w Zachęcie, bo bardzo zależało jej na tym, żeby połączyć muzykę współczesną ze sztuką współczesną. Przez cały rok szkolny trzy klasy z tej szkoły brały udział w zajęciach w ramach autorskiego programu nauczania muzyki Dagny Sadkowskiej tutaj w Zachęcie. Zrealizowaliśmy kilkanaście tematów, na przykład temat faktura. W sali warsztatowej powiesiliśmy oryginał obraz Włodzimierza Pawlaka pod tytułem Polacy formują flagę narodową i wokół tego obrazu odbyły się całe zajęcia. Analizowaliśmy, czym faktura jest w przypadku sztuk plastycznych, w przypadku obrazu oraz czym faktura jest w przypadku muzyki. Powstały nagrania, własne utwory, interpretacje muzyczne tych obrazów nagrane właśnie wspólnie z uczniami. Przez kilka lat w Zachęcie realizowaliśmy także program Zachęta na kółkach, dzięki czemu warsztaty, które odbywały się tutaj w Zachęcie, mogliśmy też przeprowadzić w innych szkołach spoza Warszawy, daleko od centrum. Zapraszamy do kontaktu z Zachętą. Na stronie internetowej Zachęty jest informacja o programie Zachęta dla nauczycieli. Są informacje o aktualnych szkoleniach, zarówno dla nauczycieli warszawskich, jak i nauczycieli spoza Warszawy. Ponadto zapraszamy również szkoły do uczestnictwa w warsztatach. Wszystkie informacje o programie edukacyjnym znajdą Państwo na stronie Zachęty www.zacheta.art.pl. Sztuka współczesna i wystawy prezentowane w Zachęcie są bardzo różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nauczyciel każdego przedmiotu humanistycznego na pewno znajdzie wystawę odpowiednią do realizowanego przez niego programu. Sztuka współczesna dotyczy aktualnych spraw, rozbudza kreatywność i umiejętność formułowania myśli. Zapraszamy serdecznie do Zachęty.